Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go. Ludzie poszukiwali bardzo wielu bogów i próbowali Boga rozpoznać po wielkich dziełach, po gromach, trzęsieniach ziemi, po tym, że upadają i rosną góry, po burzy, po tsunami, po tym wszystkim, co nas przeraża, co nam odbiera życie. Tymczasem prawdziwego Boga rozpoznaje się po rzeczy najprostszej, po tym, że zasiada z nami przy stole i nas karmi. Doświadczenie uczniów, którzy idą do Emaus i spotykają Jezusa, ale rozpoznają Go dopiero wtedy, gdy udziela im Eucharystii, to jest doświadczenie każdego z nas. Boga się rozpoznaje w najdelikatniejszym powiewie, w najdelikatniejszym, najprostszym, najcodzienniejszym geście miłości, w tym, że nas karmi. Do zobaczenia jutro.